Cześć. Siewa zabiorę na Urbex w miejsce bardzo ciekawe, takie tajemnicze. Nawet samo wejście. Zobaczcie, tutaj na ten obiekt jest bardzo utrudnione. Stare schody betonowe. Spróbuję po nich wejść. Zalega dużo liści i śniegu, co utrudnia stąpanie po stopniach. Spróbuję się tam dostać. Zobaczcie, już wyłania się zarys budynku. Jest to stara przepompownia, mieszcząca się na wzgórzu tuż nad Wisłą. Raczej pozostałość po tej przepompowni. Zaraz tam dojdziemy do budynku, ale wam pokażę jeszcze takie ciekawe zakamarki tutaj obok. Na przykład tutaj. Zobaczcie. Gdzieś się wchodziło. Są stopnie. Wchodziło się, nie mam pojęcia gdzie jest zasypane. Nie da się tam raczej ślizgnąć w ogóle. Pokażę wam jeszcze kolejny taki punkt. Tutaj w każdym miejscu jest jakaś dziura, jakiś dołek. Coś się pozapadało. To było wielokrotnie eksplorowane, nie działa już od wielu, wielu lat ta przepompownia. Także tutaj bardzo dużo osób się przewinęło przez ten budynek, przez ten kompleks budynków. No zobaczcie. Tutaj widać, że ktoś czasem chyba śpi sobie koszyk ze sklepu. Jest to bardzo ciekawe miejsce, z tym, że nie polecam tutaj przychodzić osobom niepełnoletnim. Jest tu bardzo niebezpiecznie, zresztą jak na każdym urbexie, jak w każdych budynkach. Mówię, niebezpiecznie jest. Teraz zobaczycie z jakiego względu, jak w środku te budynki wyglądają. To jest raz, w bardzo kiepskim stanie technicznym. Druga sprawa, swojego czasu kręciły się tutaj podejrzane osoby. Kawałki rury, różne śmieci. No w sumie to przepompownia to, także kawałki rur będą leżały. Takie tutaj tajemnicze miejsce w ogóle jest. To jeszcze jest wyżej, te wzgórze ciągnie się. A budynek jest umiejscowiony tak w połowie wysokości wzgórza. Budynek prezentuje się z zewnątrz naprawdę znakomicie. Ma wspaniały kształt i trzyma się tutaj do dziś. Te schody prawdopodobnie tutaj było główne wejście do budynku. Okna są pozamurowane, chociaż częściowo. Ostatnim razem jak tu byłem, to było swobodne wejście, nie było takich blokad. Zobaczcie, tu jest jakaś studzienka. Widać? Studnia. No jak to na przepompowni, to studzienek będzie mnóstwo. Kolejna dziura. I kolejna dziura. Nic nie widać. Ale skupmy się na budynku, spróbujmy dostać się do środka. Nie wiem jeszcze którędy. Mówię, dawno tutaj nie byłem. Zmieniło się niesamowicie. Świeżych śladów butów nie ma na śniegu. Także chyba też tutaj nikt nie był. Przynajmniej od ostatniego opadu śniegu.
Zaraz poszukam wejścia, spróbujemy się dostać do środka. Te pozostałe budynki, jakieś same fundamenty zostały. Wszystko się zapadło, rozwaliło się. Lub zostało rozebrane całkowicie. Teraz pod śniegiem to nawet nie widać, gdzie tu jest dziura, żebym zaraz gdzieś sam nie wpadł. Nie potrzeba pomocy. No nie wiadomo, gdzie tu jest. Gdzie tu można stąpać. O kurde, tu już ślisko jest. Z tej strony spróbuję zajrzeć. Wygląda trochę jak bunkier. Słyszycie, jaki hałas, jak pociąg jedzie? Może go jeszcze zdążę uchwycić. Akurat przejeżdża przez most. Echo się roznosi. Tutaj między tymi drzewami to bardzo głośno słychać. Nie będzie go widać przez te drzewa. Spróbujmy się dostać do środka budynku. Nie będzie lekko. Wszystko jest. Spróbujemy tutaj. Na chwilę się muszę wyłączyć. Udało mi się wejść do środka. W środku budynek wygląda dosyć strasznie. Widać, że tutaj ludzi pełno się przewinęło po tych różnych napisach, tych historyjkach. Po tym graffiti. Zacznijmy od tej strony. W każdym miejscu jest jakaś taka dziura. Spróbuję włączyć może latarkę. Nie wiem, czy akurat coś tu pomoże. Widać. To mnóstwo takich dziur, jest jedna przy drugiej. Nie wiem, czy to widać, jak to jest głębokie. Bardzo głębokie. Gdyby tu jakieś zwierzę wpadło, to już po nim. Ale zobaczcie najlepsze teraz tutaj. Wam pokażę. Tutaj były prawdopodobnie olbrzymie, nie wiem jak to nazwać, turbiny, śruby, które napędzały i tłoczyły całą wodę. Mnóstwo śmieci. Po prostu ludzie tu byli i wrzucali. Trochę strach tutaj przejść, ale spróbuję. Olbrzymi zbiornik. Przynajmniej z tej perspektywy się wydaje bardzo olbrzymi. Tutaj jeszcze kawałek zostało żelastwa takiego. Jakaś element śluzy zamykającej. Nie mam pojęcia. Zobaczmy pozostałe jeszcze miejsca. To znaczy zakamarki. Tutaj jest na środku taki okrąg, jak w studni. Zajrzyjmy do tych dziur. Straszne te dziury. Jakby ktoś tam wpadł, to by po nim. Jeśli by nie zginął na miejscu, to by się i tak już nie wydostał.
Teraz tutaj mam tego kręgu, chciałem się dostać, ale nie mam jak tutaj wejść. Tutaj jakieś są fręty, może uda mi się, ale gdzie? Nie złapię nawet ręką. Telefon mi spadnie. Spróbuję tak wam pokazać. Nie widzę, co tam jest w środku. Później na odtworzeniu sobie sam zobaczę, co tam się zmieniło od ostatniego razu, co tam jest w środku. Jeszcze z innego ujęcia pokażę. Ten krąg pewnie też służył jako jakaś maszyna tu była, czy coś, może ta śruba, która napędzała te turbiny. I tutaj mamy znowu ten drugi zbiornik, taki sam jak tamten. O, taki sam zbiornik mamy. Strasznie to wygląda. To wszystko jest porozłupywane, popękane. A ja próbuję po tym chodzić, żeby wam pokazać, co jest w środku. Sam się trochę boję, żeby się to nie zarwało. Głębokie, olbrzymie to jest. Śmieci mnóstwo. O, spłynęło to z wodą. Widocznie tam jest ujście wody. Dach w kształcie kopuły. Sklepienie. Kopuła. Niesamowite wrażenie robi ten budynek. Nie jest o tyle straszny, że ma jakąś historię typu rodzina umarła, coś się stało, ktoś kogoś zabił, tylko po prostu sam wygląd i te dziury niebezpieczne przyprawiają o dreszcze. Nawet zwróćcie uwagę, niewidzialny kawałek pręta może przyczynić się do zawadzenia nogą i upadku w tą dziurę. Już wyskoczyłem stamtąd i teraz jeszcze pójdę pokazać wam tamten budynek w tle.